Czy warto mieć basen w naszym klimacie? Zdecydowanie tak. Wszystko, co cieszy i daje nam radość, jest warte zakupu. Argumentów przemawiających za kupnem basenu jest wiele. Oto najważniejsze z nich. Kupno basenu i zamontowanie go w ogrodzie automatycznie podnosi wartość Twojego domu o minimum 15-25%. Oszczędzasz czas, nie musisz pakować całej rodziny do samochodu i dojeżdżać na kąpielisko publiczne. Po przyjściu z pracy przebierasz się w strój kąpielowy, bierzesz ręcznik i już możesz cieszyć się wolnym czasem z przyjaciółmi i rodziną przy basenie. Lato staje się dłuższe, gdyż korzystasz z niego w 100%. Inwestujesz w zdrowie i kondycję fizyczną Twoją i Twojej rodziny. Zwiększasz wizualną atrakcyjność swojego ogrodu. Wiesz, że pływasz w czystej wodzie, gdyż sam kontrolujesz, kto korzysta z basenu i czy woda jest odpowiednio dezynfekowana. Jaki model i rozmiar basenu wybrać? Pierwsze pytanie, jakie należy sobie zadać, brzmi: jakie możliwości techniczne ma Twoja posesja? Przede wszystkim powinieneś określić, ile masz miejsca na basen. Nawet najmniejszy 5-metrowy basen może spełniać zarówno funkcję rekreacyjną, jak i treningową. Tak, w 5-metrowym basenie możesz zrobić w pełni profesjonalny trening pływacki, montując w nim maszynę pływacką zwaną przeciwprądem. Szczegółowo opowiemy o tym w innym odcinku. Kolejną sprawą, nad którą powinieneś się zastanowić, jest model basenu. Po pierwsze, kształt niecki. Może to być model prostokątny z wewnętrznymi schodami, klasyczny ze schodami rzymskimi albo nowoczesny ze schodami prostokątnymi. Po drugie, rodzaj schodów. Na przykład małe schody służące tylko do wygodnego zejścia do basenu albo schody połączone z siedziskami lub leżankami umożliwiającymi relaks i wypoczynek w basenie. Wybrane rozwiązania powinny komponować się z architekturą i stylistyką Twojego domu i ogrodu.